Youtuberka Shakesale i jej przyjaciółka udały się do centrum handlowego w celu zakupu ubrań. Po krótkiej chwili zauważają, że pewien mężczyzna śledzi ich. Na początku są one bardzo podirytowane, jednakże później zamienia się w to w strach. Pierwszy raz nagrywają go, gdy jedzie przed nimi ruchomymi schodami. Następnie jest za nimi wszędzie. Jak możecie zauważyć, mężczyzna dość dobrze kryje się z tym. Przegląda ubrania, zerkając kątem oka na kobiety. Jednakże na nagraniu widać, że facet ewidentnie je śledzi. Gdy zauważa, że jest nagrywany, postanawia odpuścić. Youtuber Ice Tea i jego znajomy postanowili w nocy udać się na stary lokalny cmentarz, który znajduje się daleko od drogi. Po krótkiej chwili nagrywania na cmentarzu uchwycił coś dziwnego. Wygląda to jak jakaś kreatura z nogami oraz rękoma. Może to tak naprawdę być wszystko, jednakże przed tym, zanim uruchomił latarkę w świetle kamery, odbija się para oczu widoczna po lewej stronie. Jednakże na tym przygoda się nie kończy. Gdy wracają z tego cmentarza, kamera chłopaka zarejestrowała światła latarni w czerwonym kolorze. Być może jest to tylko błąd kamery. My dad's house. I have a really good one at home, but dead ass look. My camera screen's red. I don't know if that's like what the fuck. No, hold up. Hold no, dude. I don't know, like Jakiś czas temu w Stanach Zjednoczonych roiło się wręcz od filmów dotyczących dziwnych klaunów, które atakowały ludzi. Te nagranie ma niecały miesiąc i fala na klauny już dawno minęła. Jednakże ten mężczyzna zarejestrował przy swoje okno dziwny czerwony punkt. Gdy wyszedł na zewnątrz, okazało się, że stoi tam klaun z balonikiem. Mężczyzna zachował spokój i zadzwonił na policję, jednakże klaun się zmył. Wiele osób twierdzi, że być może to była tylko jakaś zjawa. Yo. You need to fucking leave. I'm being dead serious. I will fucking hit you. Te nagranie same w sobie jest niepokojące. Jak widzicie, mężczyzna przemierza dość stary oraz dziwny korytarz. Z opisu dowiedziałem się, że podąża w stronę swojego mieszkania. Jednakże po drodze towarzyszą mu bardzo dziwne dźwięki, które wręcz trzęsą ścianami. Gdy mężczyzna wchodzi do windy, słyszy odgłos wydany przez kobietę i wszystko nagle cichnie. Według mnie ten film sam w sobie jest niepokojący, a wy co myślicie?